Tomek Bociak. Taka bajka jest. No dobra, to ja wyjdę. Reszta wybiera dwójkę. Co to kurwy? Ej, Żuwer, a czemu wierzba nie gra? Może jeszcze nie może. Znaczy w sensie dzieciaka osypiała tej porze. I... Rozumiem, że puszcza mu larwa z kama, tak? Dzieciak zasypia. I też na mikrofonie też nie może za bardzo. Słuchać może, ale nie gada za bardzo. Lepiej grał, gadać tam nie musi. No nie wiem, skoro nie wszedł, to znaczy, że chyba nie może. Może na drugą grę się czai. Albo coś tak w trakcie, jakby coś. Aha, jest opozycja. Ja pamiętam, że zazwyczaj miałem na dole, więc wezmę 7. Japan coś tam nie za bardzo. Się odzywa. Czy pan ma jakieś problemy? Wszystko jest. A pan śpiegiem może kiedy się odzywa. No tylko podsłuchuję. Ja nie wiem po co mu jest ten mikrofon, jak on cały czas jest wyciszony. Równie dobrze mógłby siedzieć w ogóle bez mikrofonu. Też słucha chyba. To. Kamrat? Japan! A Japan! Ty się odpierdala, że jest tyle ludzi. No właśnie. O. Właśnie mijasz się często, nie? Bo Asemir jest często, ale wcześniej trochę. No, bo ja wstaję wcześniej rano, więc... No. No właśnie to jest tak. Ja też właśnie wstaję wcześniej, tak średnio. Tam rad, ale wszystko fajnie, tylko że oddaj mi czarny kolor. A, niebieski zajęty, bo przyszedł blady. Mam raport, czarny kolor. Niebieski jest mój i komu nie oddam. Kamrat, niech weźmie odcień niebieskiego jakiś. Inny. Kamrat, widzę, a kamrat miał czarny z Osemira. A, ale dziwnie, że niebieski właśnie ma odcień, a nie, no ma coś tak. 3 powiedzmy. No, kamrat, będziesz żyć. Hej. Gracie coś może? No, jest na turze. Javan. No. Macie 12 czy nie? Mamy 9. Plus 3 speców. Okej, a teraz gracie? Jesteście w lobby czy w lobby? No właśnie startujemy, w sensie jeszcze układamy teamy. A, okej. To nie wiem czy chcecie poczekać, może ja bym zagrał Marcin i jeszcze chyba Jan? Może być. To dajcie, będziemy zagrać 12. To czekajcie, ja tam do nich pogadam z nimi. Będę za minutkę. Poczekajcie minutę. Mm-hmm. No w sumie wielkiego wyboru nie mamy. Kurde, jak to dać linka? Weźcie. Znaczy teoretycznie nie jest naszym przełożonym, więc nie można by to być rozkazów, nie? To. No, zdoby. No tak, no ale w sumie i tak czekamy, więc czekamy na niego, czy czekamy. Zapytał na niego, się w sumie. Ale oni dadzą nam jakości, że tak powiem. No ja dadzą nam wycisk. No. Weź tam kamrat wrzuć jakąś fajną mapę, jakąś taką na 12 osób. Albo może zdobi ma jakieś fajne na 12, jak nie wiem, bo na R6720 to tam nie ma map na 12 osób, więc na tylko na 5 osób.
Dark ma taką szczepę. To coś mi zmieni? Żółte na żółte. Dobra, na razie musi tak być. Kurwa, ten znowu. Jaka lukada. O kurwa. To będzie rzeźnia. No tyle ludzi, nie mogę ich spać, nie mogę sobie odpuścić. Tej okazji, bardzo dobrze. Tej okazji na klepania. Coś tam. Możesz wyjść, możesz wyjść. Easy English. Nie wiem, gra GG i Tomas. Trudno powiedzieć. Balans czy nie balans? Nie wiem, dajcie mocniejszych tam na dół, żebym wygrał. I mi to wystarczy, nie musi być balans. No właśnie. Zagramy testowo 60 minut. I później zagramy na poważnie. Na serio, po złote gacie. O! A są tu ci nasi nowi koledzy? Czy nie? GG. To jest to z kolegą? No, ten GG to jest, czekaj, na Discordzie się bawi. To jest Aleksy, tak? Aleksy. Aha, tak. To jest drugi jeszcze nie wyczuć. No jest Paweł i też. Ukrywa Nika. Dobra, gotowy. Lęka jest u mnie w teamie, to wygraliśmy najbliższe. Zalicz Zenka. Nie, no ja tam mogę grać.
Kurwa, kto to po mutacji, czy nie? Ja, Pawlik. A, okej. Ile ty masz lat? Ja 13, nie wiem, czy po głosie słychać. To takie młode spygają w kama, to jest po prostu niesamowite. Niesamowite. Jak żeśmy, Pawlik, na jak żeśmy z kolegami z 3 lata temu zaczynali grać w kama w necie, to też doszedł do nas taki 13-latek. No. Jak graliśmy? Czekajcie, uzbrojmy. Teraz to już chyba 16 ma. No jak 3 lata temu 13, no to pewnie tak. 12 albo 13 lat miał. 12, to 6 klasa. Tak. Aha, okej. Okay. Dobra, dawaj jeszcze jeden, bo brakuje jednego, tak? No. Aha, może 7. Raz, dwa, trzy, cztery. A, Wikledi? 11. Nie, dobra, jeden. Ja to pomogę. Jest nie się teraz. Dobra. Weź z tymi jadami ready bądź. No. No dobra. Chyba można się bić, nie? To Japan by sobie jeszcze pozycję mógł wybrać. Bardzo mnie wie. Paweł, mikro. Kurde, ale... Ale będzie... Stres. Masz chyba jakąś pojebaną aktywację głosu albo coś. Tyle nas jest, że możemy się w sumie podzielić na tym, na głosowym, na drużyny. Nie, po co? Będzie śmieszny. I tak nie wszyscy tak nikt nie gada w ogóle. Mówię kolorami. Właśnie. No. Dobra. Ready. Jeszcze dwie osoby. Ciemni na jasnych grają mniej więcej. Dwie czy jedna? Jedna. No ale... Znaczy nie no. Japan jeszcze i... Ale i tak? Zdoby. Dobra, gramy, kurwa. Ready. Japan, kurwa. Gdzie ten Japan znowu? Gladi, watch your language. To wszystko pewnie na streamie idzie od Juvela. Trudno. Co się wytnie? Nareszcie! Jest taka nakładka, gdzie widać, kto się odzywa, ale na tym. Na kamie nie działa to za bardzo. Japan, za to spóźnienie zgniotę cię jak robaka. Czemu nas jest 5, a ich jest 6? Nie wiem. Bo jest nas 11, tak? Właśnie chciałem powiedzieć. Dlaczego zdobiesz u nich? Nie ma, nie gramy tak. No, jakby. Asemir, Dominik. No, w sumie składy są takie. Teraz się na odwrót. No, jest git. Dobra, niech będzie tak. Japan, idź na 12. Nie, to jest źle. A to dobra, teraz jest więcej teraz. Prawie z was 6, 5. Japan, idź tak. O, i teraz jest git. Jeśli możesz, tak, bo nie chcę cię ustawiać, tak. Ja pier. 1-3, nie być. Paweł, proszę, daj sobie na przycisk, czy jakąś, czy obniż po prostu aktywację głosem, bo to podejrzewam, że ty masz nawet ciągłą transmisję. Dobra. Ustaw sobie tam, żebyś miał na przycisk. Dobra, ready. Chcę klikać ready. Walzer. Daj lęka. Dobra, ale to sobie tam pójdzie ogarnę, to ja stawiam się najwyżej, nie będę odzywał. Tak. Od 10, 9, a kurwa. No nareszcie! Zobaczymy. A my nadal ładuje. Dobra. Jest tu jakiś twaniak? Nareszcie można grać. Bo chciałem siwego zawołać. A, faktycznie chciałem powiedzieć, że Japan nie ze mną, ale Japan teraz ma inny kolor. Okej. No, białem gra ostatnio. Taki nie Japanowy, kurwa, ten kolor.
tylko szkałę budują. No, kamrat, widzę tutaj, chcę wprowadzić zamieszanie kolorem Kamila. Czy mu się uda? Czy może przegra? Oglądajcie w następnym odcinku szkoły. Już jakieś lepiej. Pula w łeb i gramy dalej. Tak jak wujek Stalinek. Dokładnie. Jak najłatwiej leczy się nieuleczalne choroby. O, zobacz Blady. Twoja taktyka. Który to? Taktyka na dwie szkoły. Kocham tego człowieka. Zjednoczcie się, zostańcie jednym ciałem. Połączcie swoje wioski. Aha, Pawlik jest żółty. Właśnie. Ty ciasteczkowy. Co? A ty nie chciałeś tak robić. Dwie szkoły stawiać? A. Nie, no jeszcze nie zwariowałem. Kiedyś stawiałem dwie szkoły, ale teraz to jakoś, odkąd umiem grać, to już przestałem. Dalej nie umiesz. Nie wcale. Ja nawet dam o ten... Nie, no, jestem skromny człowiek, jestem noobem. Jestem trochę nic nieznaczącym. Jak każdy. Dobra, pierwsza ofiara, wierzbinie, patów. Ej, ja żartowałem. Nie połączenie. Lol, odstrzeliłem. Zaraz będzie eject. Dobra, ejaculuj, to co lobby, nie? Dobrze, żyć go ktoś i ten. No, nareszcie. Dziękuję bardzo. Lobby? Nie, to spes był. Ja? No może w drugiej grze dojdzie, jak będzie gra. Tak myślę. Myślałem, że to jeden z graczy. No. Oh, ale kamień... Kamień z serduszka w takim wypadku. Kamień z serduszka i po prostu do spiszka. Kurde, to jakby się założył, że pierwszy odpadnie ten Japan, to bym przegrał. Raczej jego bym obstawiał, że będzie lagował. Thank you.
zagalopowałem z jednym chodnikiem. No nie, no jeden kamień w plecy, no to gra od nowa. Chciałbyś. No. Mogę się założyć, że Dobby też by chciał. Ale Zdobi to jest jebany dziwak. Temu. A nie? Czemu go tak brzydko określasz? Nie. Ktoś musi zastępować ciarę na tym serwerze. Jak go nie ma. Nie trzeba go zastępować. No. Panowie, trochę bieda, nie? Tutaj, kolegi. No ale czego się spodziewasz po początkujących osobach? Nie wiem, czy on jest początkujący. O, już wiesz! No, małą biedę ma. No biury w kaciach ma. Co ty będzie tak szląkasz, co? O, to przywibiany jest tu. A nie słychać po głosie? Też. Nie bardzo. Ale tak ma dobrze, nie? Mam takie lekko zatkany nos. O, no dobra, teraz było słychać. No. Ja też tak mam często. No w robocie się prześlizguję trochę. Kto uciekł? Może tak pan. Kurde, mam po włosku, nie wiem jak menu włączyć. Jest takie pokręcone. Żeby sobie muzykę włączyć. Aha. To jest to trzecie, jak weźmiemy opcję. Ja docisnę, bo dawno nie grałem. W sensie, no grałem teraz trochę, ale miałem trochę przerwy. O, jest. Dobra, muzyczka z Kamagra. Sądzisz? No bo już widzę, że to będzie 4 na 5, z czego w drugiej drużynie jest Zdobi i zajęć się Zenka. No to będzie naprawdę ciężko. Niby mamy przewagę liczebną, ale jednak nie. Taki paradoks. Paradoks Pablo, eh? Ja
Pablo, sam wiesz, kto by płakał. Kto by płakał? No jak myślisz? Nie mam pomysłu. No ciara, kurwa. Co? Czemu? Walec kosy. No ale on mówi tylko o tych skosach takich pojedynczych. Czyli? A nie takich podwójnych. Aha. Jakbyś zrobił na przykład tylko tą jedną część, tą... O, to wtedy miałby Rage'a. No Rage'a. Co, zrobiłem chłopa i gdzieś mi go wcięło. Ale jaja. Ja jestem. O, jest Japan. Siemanko. Cześć, cześć. Wiecie, że nie wiem, kto ze mną gra w teamie, ale ci, co grają ze mną w teamie, to mają biedny. Jesteście tego świadomi? Co masz na myśli? No, bo zapomniałem zmienić flagę na niemiecką. Mhm. No i co? Przegrywa, nie? W dumie. W sumie to prawda. Tak nie przegrywa. No ostatnio jak miałem niemiecką flagę, to ani jednego meczu nie przegrałem. Aha, no ale dwie wojny przegrałeś. No niestety. A to przeszłość. Japan te Volksdeutschu. Oj, Plateusz. Shit, pomyliłem się. Osemir jest, czy poszedł? O, jest. Czarny kolor. A, jestem. Co tam, pewnie obgodę wezmę chciałeś. Nie, myślałem, że się tak zdenerwowałeś, że poszedłeś wcześniej. Nie zdenerwowałem. To spoko. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Kurde, zburzyłem budynek, automatycznie się teleport nim skrzywił. Klasyk. Kurde, ale mały desek jest. Żeby teren był aż tak krzywy, że nawet drogi się nie da postawić, nie? Rybki tu są? O. Oliwa, no ja tam mam. No jak się gra różne pojedynczki, bardziej takie na singlu niż na multiku, to się dobrym nie jest. A ja właśnie za takich osób należę. Nic nie szkodzi, nauczysz się. O, wiem. Ja mam dość ciekawy problem. Jaki? Wsypałeś się ze złota. Nie złota, ani drewna. A no widać właśnie. Drewno ci się zrobi, no masz górników i hutnika, więc przeżyjesz. Przeżyjesz. Chcę tylko poczekać na jedno drewno w kopalni, hutnika to nie. Tu już klamki są klepane. No, ja zawsze tak robię, że od razu speedrunuję w topory. No tak już nie musiałeś mówić. Ale chciałem.
No, prawo. Także. No, tak to wygląda. O co z tą ślankową koroną chodzi, bo nie wiem. Tego nigdy nie wiem. Została doniesiona. Mhm. Ja jesteś minica i uratowany. Ciekawe, co z kamerką się porobiło. Żółty! Tu jest pusto. Okej. Widzę. A, no dzięki. Dzięki za przypomnienie. Leśniczówki to sobie możesz skierować w każdą w inną stronę. O ja pierdzielę. Słyszysz mnie, Aleksy? Czci, Aka. Słuchaj mnie, no skieruj sobie w inną stronę te leśniczówki, w sensie kliknij ją lewym i później prawym, na przykład tutaj, w tą stronę. No, ale chyba ci za długo wycinają tego, pewno. Myślę, no za mało go tam masz.
Ale tylko tą, tą na przykład skieruj tutaj, a tą w drugą stronę, na przykład tutaj. O, dokładnie tak. Właśnie tak. Ciasno się robi. Ciasno, ale własne. Mało czasu. Ladeusz, Wajchy, przełóż. Takie coś to ja w Twierdzy Krzyżowiec robię. Że tak buduję mur dookoła i w środku zostawiam miejsce na wieżę, bo no, wieża... No, to jest wie... dobry pomysł. To samo robię. No, akurat potwierdzę, bo... Ale jak chcę chodzić i to gra. I często tak robił. A ja tak nie robiłem. Rzutów. Ale zaprawdę prawidłna gierka. No krzyżowa prawidłna gierka. Porządek ma być. Dzisiaj jest dzień pański. Co jest, Osemir? Co tam się dzieje? Nie wiem. Módlmy się. A dobra, w ten sposób to działa. Kurde, też mi się średnio dzisiaj idzie, jestem za bardzo skupiony na nowych graczach. ja też dziś gram padakę, nie martw się. No to już w ogóle dzisiaj, o ma. Przegramy z Kredensem. Z Kredensem. Tam jesteś jak Kredens. No, wiesz, ja chłopia szafa. Kredens to dziadek Japana wynosił z polskiego domu. Lobby to stało. Mówisz, bujek? Co się stało? Digi Bloody. Kre. GG. Co jest? What the fuck? Dobra, za dwóch. Kurwa. Arkanar. Se piwo otworzę, może mi przejdzie. A Jen przyszła? Za kogoś? O. Jak to teraz będzie? Wiesz, a za kogoś, tak? Mhm. Czemu? Tak do mnie napisał, nie? Dobra, ja chyba mam na końcu.
To wyszedł? No właśnie, no. Ty długo patrzyłeś. O, wszyscy na mnie czekają, no i to lubię. Czyli ja wejdzie za niego, nie? Chyba. Zajdź ze mną. Fajnie by było. To poszedł. No, czekaj, poszedł. Pawlik. Nie wiem, czy ktoś jeszcze. Pawlik. Myślałem, że Paweł, nie? GG, tak? Kiedyś z nami grał. Jak można wychodzić w połowie gry, no? Można, ale nie w kamienie. Jakby ci pewnie matka wbiła do pokoju z klapkiem, to byś też wyłączył od razu. Podejrzewam, że tak też mogło być. To tam znowu. To od nowa. Nie od nowa! Nie, no żarty sobie robicie, nie? To jak coś, to ja nie gram, nie? Gramy do końca. Nie, to nie ma sensu. A co? Dawaj do końca, przecież zaczęliśmy. Nie, jak mamy grać, to ja wychodzę, bo to nie ma sensu. Czemu? Ale zostało 20 to minut. To ten T-Bir, widzicie? Na czasu po prostu, bardzo nie wiem, czy ten T-Bir go zastąpi, no to chyba będzie okej, okay, bo najlepiej odbierze. Nie, on ma tak bodziemną wiochę, że to cokolwiek by go zastąpiło, to jeszcze nie wiem tego. Jeden ciot. No dobra, to wyłączamy. Ej, tak ci macie coś. No to dajmy szybszy speed i dokończmy to i tyle. To bez sensu. Tak. To znaczy, no ja też bym dokończył do samej walki, no. To bez sensu, żeby wyłączać. Dobra. O, to jest 20 minut, ale na 1.8, czy 10 minut, nie? Czy 1.6. Matko Boska. No to dobra, dajcie to 1.5 po PT chociaż, nie? Albo 1.6 po PT. Teraz wiepcie na 2, no i to dopiero im. W końcu. 1.6. Daj 1.6 po PT. Jeźbi nie dołączył. Po co jest grana? Wiesz, bo może wejść za kogoś. Ale już max jest chyba, tak? Czy co? A nie, jedno jest miejsce. Sorry, może jest. Bo mnie pisze Chuzo, myślałem, że to gracza, to jest, wiesz, wolne po włosku. A to daj, kto nie grać to Genko? No ja chcę to grać. Ale to nie ma sensu. Kurwa, Pablo. Dwa dni na studiach to już ci głowę przestawili. To zagramy i bez sensu, o tak. Wstajesz jutro, Pablo? Musisz wstać, czy coś? Święto. Abstrahujmy od wyniku. Ale, Pablo, widziałeś tą grafikę, co Zygfried zrobił? Zygfried? Pogadałeś, no, zobacz sobie u niego na kanale. Kurwa! Eksplozja tej beczki. Dobra, wiesz, Bino, zajebiście. Co? Nie widzę tego nigdzie. Gdzie on to niby ma? No, na ten. A czekaj, bo ciebie tam nie ma, aha. Kurwa, wierzba wbił i zaposzedł, nie? To jest grupa. Dobra, jest, dobra. Później ci pokażę. Dobra, napierdalam. Ultrasonic speed. Ultrasonic. Ratatatatata.
prosi mnie wkroczyć na tę ziemię. Nie wiem. Od sprzątnie tego śmiecia, który zasłania mi horyzont. A swoją drogą to ja wiadomości od wilka ja słyszałem bardzo rzadko, bo on rzadko kiedy miał okazję atakować mnie. Ogólnie był taką postacią, boostowaną ze sobą do końca i tak w sumie to kurwa nawet zębów nie pokazał. No. W kampanii był strasznie taki lamowaty, nie? Już nie ze szkoły no. się walczyło. No prawda, Toni. Jak połączymy drogi, to będą korzystać z tych dróg, tak? Tak. Bo gdyby go tam pramki będą musieli opuścić. Oczywiście. O, teraz możesz, Paweł, zobaczyć. Teraz to dodam. Si? Wow, i do tego jeszcze jakiś długi tekst, którego nie chcę się czytać. Ale ładnie, ładnie. O, no! Fajnie, nie? O kurczę. Gumany ma głowę. To już zaraz PT się kończy. Za kupę, 15 minut już się. No. A jak dam padakę? No proszę. No, jedno. Wysz ty, mordę. O, ty pasuje. Elegancko tego. Paweł, ile parowniczy się budujemy? Jak najwięcej. Jak to odpowiedź to wszystkie. No właśnie, jak doszedłem to wszystkie zbuduję, jakie może. Coś tam, kiedyś był z Chuckiem Norrisem coś. Jaki tekst dobry. Aha, ile Chuck Norris potrafi zrobić pompek? Wszystkie. Wszystkie. Głupie pytania wymierz. No, z Chuckiem Norrisem był nasz wydarzy tekst. Wiesz, że Chuck Norris stoi szybciej niż ty biegniesz? To i tak skłamałeś, bo Chuck Norris nie robi pompek, Chuck Norris odpycha ziemię. No dobra, w sumie racja. Tego nie słyszałem. Japan? Słucham. Wiesz, czym się różni piła łańcuchowa od papieru toaletowego? Nie. Chwila nieufagi, palec ujebany. No. Tak jak mówisz. W sumie niczym się nie różni. Tak? O to chodziło w tym? No. Coś źle zrozumiałem. No tak powiedziałem. A słyszeliście, że Chuck Norris uczy kamienia jak być twardym? Nie. Dobra, tego nie słyszałem, to jest dobre. Kto to słyszał? Że Chuck Norris uczy kamienia jak być twardym? Co ja ci dziewczynie pochwalił? Tak. Leżę na łóżku i musiałem spać z łóżka, żeby się wyrównać poziomy żarty. Za chwilę dogonimy Karola Strasburgera. Nie, to nie wiem, co byśmy musieli robić, żeby dogonić go. Już jest Metaliga. Pytanie za 100 punktów. Jak się nazywa mucha bez ucha? Dobrze. Dawaj mi moje 100 punktów. Napisz mi do statystyk. A wiesz, Japan, że
radzieccy naukowcy odkryli, że jak złapiesz muchę, wyrwiesz jej nur, ten, skrzydełka, to mucha traci słuch. To co? Mucha traci słuch. No popychasz, popychasz ją palcem i mówisz, leć mucho, leć, ona nie leci. To z ruskimi naukowcami ja słyszałem takie, ale legitne to już badanie. I jak liczyli, że jakby zebrać całą wodę ze wszystkich mórz i oceanów na Ziemi i wlałbyś do takiej rurki o średnicy 1 cm, to ta rurka byłaby tak długa, że ja pierdolę. Słyszałem to kiedyś. Tak, słyszałem to. Co tam się kurwa dzieje? Może musi iść krawy nakarmić znowu. Lol. No i teraz... A słyszałeś się to? Chuck Norris goni dwóch bandytów, jeden biegnie w lewo, drugi w prawo, a Chuck Norris za nimi. A to słyszałem, no. No i oczywiście Pablo, musimy czekać za Pablem. Wyślijcie mu tam gołębia pocztowego, żeby odpalił. Dokładnie. Myślę, że Chuck Norris byłby szybszy. Nie, można mi się wody napić. To nie możesz w czasie gry? No... Akurat mnie wysuszyło tak podczas przerwy. Jeszcze 8 minut. Bida. Ile wiesz? Od zajebania. Ma być linia Marginota. Mówisz. Chociaż ty jesteś w 6 minut drużynie, to nie musisz. No i Mladeusz. I gra sobie. To się nazywają igraszki z Bladeuszem. Tak jest. Obiecanki, cacanki. To jest klasyka. Zesramy się na nich laserami.
akcji. Ja mam 200 kamienia w śpichu. Jak kuj z tego kamienia to... Nie wiem. Może sobie jakiś ten kamienny sarkofag pierdolne. Boże. Jasne, jeszcze jak? Witaj mistrz, nas uratuje. Ktoś pamięta. Ktoś oddaje honory. Kto się śmieje, tak? O, koniec już. No właśnie. Koniec świata. Ja nad nimi po co ja te wieże buduję, jak oni wejdą w nas jak w banku. Dałby się nam komandore bombardiero. No, tak jest. Nadzieja jest. Andiamo! In marcia! Avanti! Seguitemi! Jaki zwiat. Seguitemi! Andiamo! Paweł chyba załamany jest. Ale mikro. Andiamo! Avanti! Battaglia! Muoviamoci! In marcia! Andiamo! Andiamo! O kurde! Kamrat, co ty robisz? Nie wierzę, co widzę. Mówiamo ci! Andiamo, andiamo, andiamo! Szalony! Szaleją się na jadę. Ja pierdzielę. Dobrze, napierdacie na chwilę. Cofnij Japan, ja już tam idę z... Okej. Komandy? Muoviamoci! Klaus, panie gubie. Szybko mu to. Ale on nawet nie gra. No właśnie. Ostre majesta. In marcia! Ostre majesta, komandy, azione! Rebelianty, chwilę wypluły. Avanti! Al vostro servizio! Muoviamoci! Ora di muoversi! Coś się gdzieś dzieje? Nie. Gdzie idziemy? Spokojnie. Uwaga, od tyłu. Póki co Wladeusz morduje sam siebie. Dobra. Kurde, jak ktoś puści do mnie z wiatr halabardami, się całkowicie wycofał. No, chyba we Japan. U Japan? O ta menda pierdolona. Nie, to tak, ja sobie... Kurwa, ja się złapałem. A Japan już bana wszystko. O, ludzie bladzi. O, matko jedyna.
No zaskoczył mnie jebaniutki. No kurczę, śmieję się z niego, że robi zwiat halabardami, a sam robi zwiat piechorami. No bo szukałem go. Jakby się nie śmiałem. Spokojnie, mam jeszcze najlepszą jednostkę w grze. Ja się zajmę prawą stroną. Gdzie ty z tą wieżą lecisz? Zamiast tutaj zbudować. Riunitevi! Al vostro servizio! Al vostro servizio! Muoviamoci! Pronti! Raggruppatevi! Raggruppatevi! Già pan te pierunie! Dobrze, pisz będzie. Albowiamoci! Albo seguitemi! Si, in marcia! Andiamo! Si, in marcia! Dajesz, bladzi! Al vostro servizio! Uoviamoci! Al vostro servizio! Ascoltanti! In marcia! Avanti! Pronti? Andiamo! Pronti? Avanti! Si, in azione! Sto ascoltando. In marcia. Muoviamoci. Bladi. Piętnastu piechurów z mieczem. Takie błędy są niewybaczalne. Kurde, przeszli, ale jaja. Dobra, no dało ci się to. Nie wierzę, co widzę. Co to było? Strasznie, kurde, trochę czasu, no. Marcia!
all'attacco del nemico! Attenzione! Sto ascoltando! All'attacco! Pronti? Ci pronti? In marcia! Andiamo! All'attacco! Sto ascoltando avanti! Volentieri! Vostra maestà! Volentieri! Tam jeszcze wszyscy zostali. Komandyjny marcia ciaty! All'attacco! Tornamy insieme! All'attacco! No iść dalej. Co to kurwa było za szarża, nie? Jakie żałosne, nie wierzę, nie? Ja pierdolę, nie wierzę. Ty no kurwa nie wierzę w tych toporników. Co to kurwa było, nie? No ty kurwa nie wierzę, no puszczam toporników w jednej linii, nic nie klikam innego, stoją, idą w płaszczyźnie. I na, klikam raz szarze, pobiegli, po prostu klikam drugi raz, skręcają pod kątem i biegną, kurwa, no co to kurwa jest? I tego się nie da robić, nie wytłumaczyć, bo nawet nie kliknąłem, więc oni się nie ruszyli w żadną stronę, w żaden pixel, po prostu, nie chodź, jebać. Tutaj się włażą do wioski. Do wioski. Andiamo! Ale tak! Komuś. Muoviamo ci! In azione! Avanti, muoviamoci! Andiamo! Sto ascoltando! Certamente, certamente! Le tue truppe sono state attaccate! Al nostro servizio! In battaglia! Sto ascoltando! In marcia, all'attacco! Sì? Muoviamoci! Fuoco! Comandi! Avanti! All'attacco della battaglia! Vostra maestà! Riunitevi! Sto ascoltando! Uomini, riunitevi! Agli ordini! Riunitevi! Sto ascoltando! In marcia! Dobra, mnie tam osobi nie, już nie rad, to nie ma sensu. Chodzi się, trzeba skupić na wybronicie. Avanti! Avanti! Cofnijmy się. Andiamo! Wolę rekrutów! Przegraliśmy? In marcia! Ty. Łowiamo ci! Czekaj, to Pablo mnie za takie ciasteczko wywa. Bywa. Ale przegrałem to. Weź tych toporników jeszcze, Osemir. Oj, Pladeusz, kurde, dalej rekrutuję. Le due trupy są w stanie zatrzymać. Si? Ja to próbuję bronić, towarzysz. No. Ale co, bo mi idzie. Al vostro servizio. Ascoltate!
certamente. Andiamo! Avanti! Andiamo! In marcia! In marcia! Avanti! No tam to mi się przetoczył po naszych miastach jakaś zaraza. Prawda. Wiem, że ta kierka nie ma sensu. Jak nie miał sensu, przecież. Przecież to było tak niezbalansowane, że to aż tyłek boli. Nie wiem jakby tam do góry, ale myśmy tu mieli fajną zabawę. Kurde, a najpierw chórzy są mocy. No, ta gra mnie ciągle zaskakuje jednak. Mam nadzieję, że to pozytywnie. Nie, no nie załamuję się, ale właśnie, że niespodziewane są rozstrzygnięcia. Pan Pablo został. Aha, to już po nim. Dobra. Sto ascoltando. Andiamo. Tu. In marcia! Sì? Muoviamoci! Riunitevi! Pronti? Quasi mi gwałcą! Muoviamoci. Sto ascoltando! Riunitevi! Al vostro servizio! Tornate insieme! Comandi! Riunitevi! A mnie głodówka zjadła. Al attacco! Avanti! Aha. Andiamo! To już jest koniec. Oczywiście się grało, wygrałem i mi pasuje. To jest najważniejsze. No ogólnie to jak widziałem górę actual, to tak średnio. Tam zdoby w sensie, nie? To rozjebał to z lęką. To... Tak, 400 żołnierzy. Ale ja zrobiłem 150 też, o kurczę, nieźle nawet. Ale to było niezbalansowane strasznie i to tak fest. No. No, trochę. Ja zabiłem najwięcej z naszej drużyny. Tylko 143, a to jest mniej niż choćby... Ja spadłem gdzie... Zalić Zenka. Tak. Ale nie było, dramatu nie było, ale... Balansu też. Miałem największą... Ten, siłę wojska w pewnej chwili, ale... Nice. Coś jeszcze próbujemy, czy już nie? No. No ja też to zagram. Coś jakiegoś dziwnego. No. Dziwnego. No, coś dziwnego. Czego dziwnego? Jak dużo ludzi, to nie wiem jak to widzi. Jest dwóch.
O kurde, jak nas wyparowało. Jest to 2:30. Dobra. Zróbmy to szybko, zanim dotrze do nas, że nie ma sensu. Ty, Pablo, pamiętasz tą mapkę od Kamila? Pablo. Pewnie poszedł po jedzenie. Ja zaraz wrócę. Tylko to jest, coś sprawdzę. Wiesz, Pinio pewnie, znaczy jest rolwer, pewnie język zmienia. No wiesz co, to ta muzyka jest taka monotonna i się zastanawiałem, czy coś miesza otwory, ale może mi się wydawało, że nie miesza. Zaraz wracam.
Dobra, jestem jak ktoś. Jak tam sytuacja? O, dużo nas znowu jest. O, albo wrócił. To także. Jesteś Paweł? Nie wiem. A czemu, bo co jest jedynka, a nie dwójka? A, nie wszedł na słuchawki. Dobra. O nie! Ale prędkość to byście dali wyższą. Aha, oni nas jakby wyzwali, coś w tym stylu. My na górze. Kurwa, czemu góra? Ale jest mapa, na przykład siódemka ma dużo węgla, mi się wydaje, a ósemka mało. Zauważyliście? Nie, może. W ogóle środkowe mają mało węgla, mi się zdaje. Dziewiątka może jeszcze okej. Okay. Ja mogę coś. Aha, kto? Ty, że zabrał siódemkę. Nie ma. Cześć. No jeszcze razem. W pewnym składzie. Gramy przeciwko koksom. Widzę. No, ale myślę, że jeszcze nie chce mi się spać na tyle, żebyśmy im nie dali rady. Czemu gramy tak wolno? Właśnie dostałem pierwsze upomnienie od mojej drugiej połówki, że idzie za pół godziny spać. Aha. Więc mam nie drzeć morty. Okej. Okay. Jestem. Coś tam, że pan chciałeś, nie? Może oni... Może oni lepiej grają, jak jest wolniej. Nie wiem. Kurwa. Ale 1-3 to nie jest tak bardzo wolno chyba. O kurczę, ale będziemy mieli przerwane. Wiesz, Binia wziął 12 albo... To się zawsze pod ich. Wybierz sobie pozycję, Paweł. Z 10-11 chyba. Do wyboru. Ja jestem między Japanem a Bloody. Oni wszystko pod siebie ustawili. No ale jest ich mniej, to takie powiedzmy. No ale tak, się no tak, ale wybrali górę. Wybrali samych silnych do swojej drużyny. Abla, chcesz? Wybrali sobie prędkość, na której czują się najlepiej, a my najgorzej. Abla, chcesz 8 pozycje? Ja mogę być... z Wierzbinio i z Halbo na 10, 11, 12. Czemu ja nie mogę wybrać pozycji? No bo ja muszę zmienić na przykład na 10. Ale dalej nie mogę wybrać. Zaznaczyłeś ready i do tego. A, jak to zapomniałem. A 11 chcesz? Na usatę, tak? Znaczy jak chcesz, znaczy taka moja propozycja. Będziemy mieli, wiesz, tak teamami trochę. No cały nasz team jest na dole, więc to chyba nie ma znaczenia jakiegoś. No nie, ale tak wiesz, wy jesteście bardziej grupą my i tak. Może to jakoś wypali. Trzymajcie lewej strony, a my trzymajmy prawej. Aha. To Paweł, weź sobie pozycję 11. Chociaż i tak będziesz chyba miał przypisane. Ja mogę ready wziąć. To jak oni są ustawieni? Ich jest czwórka. ZL i N po bokach. Bo co jest dobry na środku? Ej, czyli Piotrek jest z nami. Igał jest z nami. I kto tam jeszcze jest? Pablo, okej. Okay. No wszyscy. To nas jest sześciu? Sześciu, na czterech jest. Znaczy. Oni są aż tacy... To jest bardzo zuchwałe z ich strony. Nie mają szans. On może pięć. Na pewno mają. Ja po prostu podwyższam morale drużyny.
Ach, dobrze, a faktycznie, oni są słabi, nie mają w ogóle żadnych szans. Jedna, co mogę założyć, to podejrzewam na 90%, że będzie rush. Więc przygotujmy się na tą 60 minutę, dobrze? Ja bym nie chciał, żeby pójść w same halabardy i topory. Lokacja? 11. Ja myślałem, że to on wybiera. Aha, dobra. A my tam ja z tym speedem. Ale to jest prędkość G1-3, strasznie niska. No, no a prędkość poza czasem pokoju 1, no to już w ogóle. O rany. 1.5-1.3 może być coś takiego. Może nie spieszmy się. 1.22 ustawcie prędkość gry podczas pokoju. O, gotowy. Nie wiem, czy na takie prędkości chcemy się grać. 1.4 już jest lepiej. No. Kurde, ale będziemy mieli przerąbane. No, ale wszystko pod siebie ustawili? A, jest 5 już. No to jeszcze ten. Ale przez to, że oni sobie zrobili już prebuildy na tych lokalizacjach, już wiedzą co gdzie zbudować. No. Ja. A to nie jest random mapa? No jest. No jest. Możesz sobie na tym zrobić prebuild. Aha. No jest, ale oni sobie wszystko posprawdzali. Aha. No. To jest nieuczciwe. Nie mogę górnej szkoły postawić. No, teraz mi się udało. Jakiś termin się. Dobra. Wucha? No, ten. Warhouse. A spichasz, no tak. Co to za Klaus? Nie wiem, no. Jakiś. To źle rokuje. W ogóle ta mapa wygląda jak wczorajsza. Drzew za bardzo nie widzę, tak jakoś. O, ty jesteś Michał obok. Tak. No ja wczoraj popełniłem dobry błąd. Mamy żelazo między sobą. No wszystko jest blisko, tylko tych drzew jest mało strasznie. Ale żelazo mamy między sobą. Aha, to żelazo jest moje jak coś. To ty dobra, bierz... ja sobie pójdę na górę. No, tak. Ja mam jakoś wyjątkowo dużo tych drzew. Z węglem mamy kiepsko. A co? Węgiel ja mam u góry. Ja wczoraj myślałem, że mam dużo i kurczę, przy budowie 6 leśniczówki i winnic, bo poszedłem na wina i bez łuków chciałem zrobić taką dużą armię halabardników i żołdaków i mi kurczę desek trochę zabrakło i miałem przez tu jakieś 5 minut. Mecz skończył i tak się naszą wygraną, bo mieliśmy tych dwóch typów u siebie. A Wierzbinio nie miał powiadomienia, jak mu 7 żołdakami i zaszedłem na wojownię. I mu zniszczyłem. Także zdarzają się takie zagrania. Ojej. Dobrze. Jak u nas nikt jeszcze szkoły nie zrobił, a u Żuwera wszyscy. Co ty gadasz? Taki dziwny ten kamieniołom. No te drzewa są małe. Będą mieć większe od razu do wycinania, tak kurwa? Dokładnie. A ten kamień jest powalony, ja cię kręcę. No strasznie. Jeszcze mam w ogóle tak drzewa chamtko porobione przy kamieniu, że dziękuję. Nie mogę zrobić. No. Słabo z tymi drzewami. Od razu uważajcie na drzewa, bo widzę, że słabo będzie z tym tematem. Przynajmniej u mnie to jest jakaś pustynia. No, żebyś wiedział. No ja mam jakieś... Nie wiem.
dwa duże na dole, 7 małych na dole. Jakby zapadać mema, to człowiek wiedział, ale jednak się łudził. Trzeba zmienić ustawienia w randomowych map. Jest ktoś od nich u nas na tym głosowym? Nie. Chyba nie ma, nie? Nie ma. To jest nasza przewaga. Budujmy taktykę. Dokładnie. Czemu tak, spokojnie możemy ich wyzywać. No tak. Bo oni siedzą na swoim głosowym, nie? To ma być piękne. Tak, tak. Pewnie tak. Dobra, to ja zaczynam. O te kurwy jebane, prędkość dały. Słusznie. Polać mi. Ech, nie lubię śniegu jakoś tak. Jeszcze w środku bazy. No niestety. Ale mój kamieniarz zasuwa na oko, o kurczę, do kamienia, ja cię kręcę. No. Pójdę, bo zwiedzam. Ale ten kamień u ciebie wygląda, popatrz jaki jest u mnie, jakiś taki, kurde, co to w ogóle? Taki płaski. Ale tak u ciebie to wygląda, jakbyś miał tego kamienia tak mało. No właśnie, ta góra, to wygląda jak jakiś jaszczur w ogóle. Czy coś z garby. Faktycznie, no. Jakieś takie zwierzątko. No, dokładnie tutaj u wierzby, ja nie mogę. No to już jest mistrzostwo. Ale tu na pocieszenie jeszcze. Ej, tu ma. Randomy. O nie, o to, ta jedna kupeczka na górze. Świetnie. Ale on dobrze gra, to sobie poradzi. On już wie, jak to zrobić. Zapomniałem budować budowniczych, kurde. Zagadałem się. Ale z tego co pamiętam, to tu był taki szyba z minimapy szeroki pas węgla. O ludzie, kaplica. No, tak. No ja naprawdę muszę tam rysować. Gospoda, jak coś niedługo będzie. Wezmę to chyba. Gospoda, dokładnie. A dobrze, dziękować.
A, jeszcze 4 minuty, a to jeszcze nie trzeba tak szybko wybrać. 4 minuty czasu gry, czy 4 minuty rzeczywistości? 4 minuty, po prostu. Możesz sobie wybrać się minuty, które ci pasują. Dziękuję, generale, czas. Niedobrze, niedobrze. Ale Buga miał. Budowniczy kopa winnicę. Skasował drzewo. Ale ten kopał. Ale za nim już czekał człowiek z deską. Jak tylko weźmie miał myśl, że chce deskę, to zaraz ją dostał. Ale się wybrał lokalizację? No. Mi się wiesz, wpierdalał trochę. No, ty mi też. Raczej ty mi bardziej. Japa tam szaleje ze śmieciówkami. No, ale to już jest chamskie, no. Prosto przez węgiel mi przeleciał. Ja robię na śmieciówki. Punkty. Blat, i co ty tu robisz w ogóle? Co ty mi tu odwalasz? Co ty robisz i czemu? No, drogę stawiam chyba, nie? No, ale w najgorszym możliwym miejscu. Jak w najgorszym? Po co ta droga w ogóle? Patrz. Kamieniasz mi tutaj. No chyba dobrze, nie? No nie dobrze, bo wtedy nie zgarnę teraz tego węgla. No nie opłaca mi się tam budować kopalni węgla teraz. Jak się nie opłaca? Oczywiście, że się opłaca. A ja ci węgiel zabieram. Ja ci zaraz pokażę, że się opłaca. Ja tych dwie tylko zrobię. To znaczy, ja uważam, że to jest mój węgiel. No czy nie, ja to do halbo mówię. Ta mapa jest taka fikuśna, że już tak ciężko wymierzyć się. Ja uważam, że to jest drużynowy węgiel. A, znowu kurczę, wyłączyłem mikrofon, zapomniałem włączyć i gadałem z wami. Super. Standardowo zagranie. Tak, wiecie co, to ten węgiel to chyba wspólny jest. Ja wezmę te dwa. Ja mam jeszcze u góry jak coś. Jaki krzywy teren tu jest, jejku. Strasznie wyzywający ten teren. Czuję się wyzwany przez niego. No dobrze. Będzie śmieszne.
Ciężki temat. Ciągle jest niewyciszany. Co tam? Co się dzieje? Albo coś? O! To ile tam cofnąć? 1-0. Ojeju, jeju. Mam go posypać złotem jeszcze? No zdarza się. Dokładnie. Posyp go złotem. Kurde, nie pamiętam kiedy mi się to zdarzyło. Nie no, 5 minut jak walniemy to powinno wystarczyć. A jak nie to... Jeżeli mi nie starczy... Nie no, starczy na pewno. Niedługo to mnie wywieszą jako maskotkę przypału. Muszę się skupić. Będziemy dyskutować i będzie mijał czas. O Boże, zdarzyłem. Będziesz dla nas stukać tych poddanych, gdyby nie zabrakło złota. Tak, wiecie co, zagapiłem się i zacząłem pykać pomocników i tak dalej. Ale to też jest celowe zagranie, wytrącimy ich z równowagi trochę. O, sprytnie, sprytnie. O, ja się znam na takich rzeczach. Jak nie mam skilla, to muszę kombinować inaczej. No. No ładnie. To nie potwierdziłem ci, że nie masz skilla, tylko że... Nie mam, słuchaj, no tyle razy grałem tą mapę i ugrałem 28 tysięcy, że po prostu można się załamać. Chodzi mi o tą turniejową. Dobra, jestem, co mi minęło? Wszystko, minęło cię miejsce na drzewa, na sianko. Ty, Pablo, tu mi się nie wkleje. No, ale tu. To będzie granica między nami. Ja tam zrobię pole, bo tu zrobię dwa gospodarstwa, patrz, no tu, a tu zrobię trochę pola. Nie chuj. Nie wpieprzaj mi się. Ja specjalnie z tymi liśniczówkami do góry uciekam, żeby tu mieć miejsce. No i niech ci to Bóg w dzieciach wynagrodzi. Jest jeszcze dużo miejsca, tu można zrobić taką... No dobra, to zrobimy tam sianko na dole w takim razie, co? Robimy tam sianko na dole? No możemy... Nie no, słuchaj, tu możesz taki pas zrobić. No zrobię. W sensie takie... W sensie chodzi mi o to, żeby całą tą dolną część... Kurde, co mi się... Ale Bóg razem ze znakiem droga się robiła. Ej, faktycznie. Myślałem, że to jakoś tak się zgrało. Jak to zrobiłeś? Aaa! Takie coś.
zapomniałem o lśnięcie. Przez to, że był autozapis. Ktoś chrapie, czy co? W jakim sensie? Takie... Albo dźwięki z muzyki takie jakieś. Tak. Lord Vader jest z nami. Zamyślaj, co tu się odgrywa? Jakieś chrapanie. Lech? Dobra, nic nie gadam. A to walisz tyle śniczówki, czy co ty robisz? Ja? No? Nic. Kasuję krzaki. Ale tam nie ma żadnych krzaków. Jak nie ma? To stoją te suche te takie. Ale one nie przeszkadzają. Kłują mnie w oczy. Jejku, naprawdę, dobra, jak to chcesz. Nie wiesz, że jestem specyficzny? No jesteś. Także mi na przykład granie na randomie bez kasowania tego całego gówna, co tu wymyślili, to jest... Tutaj naprzód za to, kurde, tego już nie skasujesz. Taki down wymyślę, żeby grać, kurde. W randomach. Ja nawet w Settlersa dwójkę grałem, to te krzaki też usuwałem. Tam też były takie? No były. Mam pewien gust estetyczny i... I razi. Tak. To samo... Te wszystkie krzoki też powinno być skasowane. Ja nawet nie zwracam na nie uwagi w ogóle. Jakbyś mi nie powiedział, to ja bym ich tak nie zobaczył. Mirażu w oczy. I dalej mi się wpierdala coraz bardziej w prawo z fajekiem. No bo, no patrz. Ale tu zmieścisz. No ale wtedy nie będzie już tam tego chodnika, nie będę mógł zrobić. No to sobie puścił pędy. No jak przez pole? No! Nie. Wiesz, jak to jest zajebiście wygodne? Nie. Jak wolek jest równe. A kurwa, nie gra z wami. Poszedł. Ojeju, jakiś złośnik. No, on poważnie gadał, bo już nie wiem. Nie wsłuchiwałem się w ton. Aha, bo Blad poszedł. No właśnie, zniknął. To poszedł? Bladi. O. Nie gram z wami i wyszedł. Ale to tak... Chyba wejdzie zaraz. Nie wiem, kurde. Klas, can you replace Bloody? Oczywiście. Uwielbiam te pytania w stylu wrzućcie kogoś za. No tak, bo my tu w ogóle siedzimy jak na meczu piłkarskim. Jest 11 na wymiany i tylko czekają, aż wskoczą.
A ten klas nie rozumiem. Będzie 5 na 5 w sumie, jak nie będzie no, jego, nie? Ile, że będzie? Ten klas po prostu co, zepsuł grę, tak? Aha. Nie, nie wiem. Ojej. No dobra. Teraz są tacy źli, że nie będą skoncentrowani w ogóle. Teraz mamy ich. To jest nasz moment. Ja to nie wiem, ja to tak w ogóle nie, jakoś... Na luzie, nie Michał? Tak. Dokładnie, ja też. A niektórym to się świat kończy. Nie, kutnika nie zrobił jaki lamus. Nie, nie gram z nim więcej. Jest troszeczkę lepiej sytuacja z deskami niż ostatnio, ale do słowa dobrze brakuje jeszcze trochę. Okay. Micyk. Ta dzwoneczkowa muzyka dodająca otuchy. No a mnie Wierzbinie zaskoczył, że słucha w samochodzie. W samochodzie? Rozwalił mnie. Tak. Ja mi wystarczy, jak posłucham raz na jakiś czas podczas gry. Ja już mam cały czas wyłączoną muzyczkę. Lubię ją bardzo, ale tak. To za dużo, to nie jest zdrowo. No ja też mam wyłączoną. Bo ja na streamie mam tak, że nie słyszę tego, jak leciała ta moja muzyka, ale teraz akurat sobie wyłączyłem. Kurde, trochę bidnie. Czekać, aż te drzewa przejdą.
A kto gra tym niebieskim w końcu? No ten Klaus, nie? Ten Klaus. Klaus. Ja myślałem, że ten, mówię, ten bot tu podchodzi. Myślałem, że bot gra za niego. Czyli to węgiel. Pizdo, na środku mapy dali węgiel i macie. Chciałbym mieć 2 godziny, żeby do niego dojechać. Jejku, jaki ten teren jest krzywy. Co nie? Najbardziej krzywa mapa, na jakiej grałem. 35. No, są wyzwania. Jest zabawa. Tych wyzwań. Strasznie krzywy. Ciężko w ogóle coś postawić większego. Jakoś powoli mi idzie. Ile to ma być? 24 minuty. Straszna maniana. Zresztą nie wiem, co powiedziałem, ale... O, gospodarza nie ma? O, nie. Sygnalizacja świetlna. Właściwie ta mapa sprzyja ratuszowi, tak powiedział. To tak. Może zagram ratusz. Jest.
Nie wiem, nie znoszę random mapek. Nie wiem na ich grę za bardzo. No jakaś taka hała jest. Nie ma gdzie budować, ani nic, nie. Ucieka szak. Trzynaście, sześć. Piętnaście minut. Nie bójcie się, Halbu was uratuje. Jest lepiej niż ostatnio. Ja cały czas mam mikrofon włączony. Miałem tak wczoraj. No. Dzień dobry. Wiem, że Platy się obraził na to, co... Że z tymi leśniczywkami chyba. No może. Potrzebne. Że widzi, że trzeba się terenem podzielić, a... Stroje jakieś, kurcze, poszły po poszli. Jest taki teren porypany, że w ogóle nie wiem, gdzie warownie robić. No co, nie? Dobrze. Dziwnie troszkę, bo ja miałem mikrofon wyłączony i mówiłem coś, a wy w międzyczasie odpowiadaliście tak, jakbyście mnie słyszeli. Najgorzej, jak człowiek nie wie, że jest niesłyszany. Masakra.
Na ile budowniczej gracie? 20 to trochę mało mi się zdaje. 29 mało. Ludzie, jak uszanie ja gram 20, widzę, że mało i to jest chyba mój błąd. No to jest mało. 15 minut nic nie zdążę zrobić nawet. Mam nadzieję, że macie strzelców, bo ja poszedłem dosyć kozacko. Nic. Do tematu. Myślę, że, ma, że nie masz strzelców, czy co? Halabardy i żołdaków. To ja mogę zrobić samych strzelców na przykład. Na pewno się będę wam blisko trzymał. O ile będę w stanie. Nie, po prostu testuję taki troszeczkę inny sposób. Nie ma tu rybaków, to trochę z jedzeniem może być kłopot. No u mnie wystarczyło, w tym momencie mam 6 winnic, ale 5 by wystarczyło i mam wzrostowo cały czas. 75 pomocników. Tylko niestety szkoda, że takie małe złoże tego żelaza. Nawet nie muszę robić rekrutów, bo w ogóle broni nie mam. Okej. Okay. Samych pachołów zrobię. Też nic nie puści z warowni. Nawet w ratuszu ma mało. Kurde, ja też zapomniałem kazać produkować. Ja pierdzielę, no to fajnie. Panowie, co się to jest z wami? Kuźnia. Ja mówiłem, że ja nie znoszę randomowych, ja tak będę grał zawsze na randomowych. ja po prostu nie umiem na nich grać, no są jakieś dziwne. Naprawdę, nie polecam. No się coś rozkojarzyłem. Dobra, zobaczymy jak sytuacja. Dobra, jest znacznie lepiej niż wczoraj. Niestety z trzech szkół to jednak i trzech manis to wychodzi, że trochę jednak wolno się robią te. Wolno się robią praktycznie.
Ja też odpuśćmy to. Zapomniałem w kuźni, wiesz, broni zakazać broń. Mam 20 zbroi, ale co z tego jak... A jakieś dobre nowiny? Jako zamiast tego warsztatu płatnerskiego zbudowali mi tartak, ale zapomniałem w ogóle, bo on dokładnie ma takie same wymiary. Tak, tak, no właśnie. No nie. No. Wytrzymajmy pierwszy napad. O, łatwo powiedzieć. Ja jestem w stanie w tym momencie wyjąć 20 halabardników i 20 paru żołdaków. Żołdaków. To w sumie jest tak trochę mało, co nie? No jakby. O, ciężko nas. Zwłaszcza jak nie ma się strzelców. O! Masochista, zielony chce dwie żony. Ciekawe, czy ma chociaż jedną. Chyba nie, bo nie wie, co pisze. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Co będzie, to będzie. To zdanie nigdy nie brzmi optymistycznie. Nie no, w sumie to co chciałem, zrobiłem. Bieda. Bieda. Za dwie minuty będę miał jakiś 60 również. Za dwie minuty już nas to nie będzie. Za trzy minuty nas nie będzie. Kurde, przydaliby się strzelcy. Zresztą, gdzie ja bym te... Przecież tu by nawet miejsca na siano nie było. To tylko z prawej strony warowni Michała jest miejsce, a tak to... Nie, musiałbym na górę rozbudowywać. Cieszę was, dopiero stawiam warsztaty pancerzy. No ja też nie mam za bardzo miejsca na sianko. Ach. Już mi się nawet budować budynków nie chcę. O, głodówkę mam. Jaku, zapomniałem rzeźnika postawić. Mam 20 świniaków. Mam wrażenie, że wszystko dzisiaj idzie nie tak. Dobra. Czemu tak jest? Napinamy mięśnie jak dziadek żółw. Tak. Pablo, nie znoszę random mapek. Jakieś miejsce zbiórki ustalmy, gdzie się zbieramy? Wiedzą. Gdzieś tu koło moich wież, może gdzieś tu? To się już dzieje. Dobra, wystaram tych pachołów zaraz. No, myślę, że... Ja idę chlapu do ciebie, albo ty musisz do mnie. Może ty mnie bliżej, bo wtedy w trójkę będziemy mogli się na nie zjednoczyć, co? Tylko że wtedy zostanie tutaj Japan sam po lewej, a on też. A, bo ty jesteś niebieski, tak? Nie, jestem żółty. Ty jesteś żółty, dobra. A kto jest granatowy? No, ty klan, Klaus, klan. Klan, Klaus, faję. No dobrze. Dobra, to ja w takim razie idę w stronę Michała i do ciebie. Michał, właśnie odkryj jak najszybciej. Musimy mieć wizję. Kurde, no, warownie nisko i się wiesz, skorkowali tam. To nie jest dobra nowina. Ciężka jazda koło tego. Dobra, jestem tutaj już. O! Pink w tym samym czasie. Duża mapa. Duża mapa właśnie, to jest nasz atut. Piocarze Pabla? No. Dobra, ustawiam się przed nimi.
szeroki jest ten wiersz. No skończyć. Kurde, moi, wziąłem kolor tych sojuszników z podstawowej mapy kampanii z siódmej. Oni tak wyglądali, chyba jasnozieleni. Ci, co szli na wieżę i ginęli zawsze te... Siódma mapka. Misja. Albo ósma, nie pamiętam. Kumulowałeś mi się, dobra. I co my tu mamy? Jest jakaś ciężka jazda. No, uwaga, piechurzy, piekinierzy. Są pikinierzy. Pikinierzy po raz pierwszy. Środek mapy? Co tam na środku mapy? Piotrek taki osamotniony stoi. Idź tym żołdakiem, tylko uważaj, bo to cała... A. Kurde, jest i ciężka jazda, nie przycisnę się chyba. A, tu są halabardnicy. Nie, tu się nie przycisnę, uwaga, idą z prawej na dole. Oni chyba wszyscy idą w jedno miejsce. No nie zdziwię się. W wiadomym celu. Że się kierują. Ej. Tak. A jak lewa strona mapy? No i tak... A, zabał mnie, dobra. Nie zwracajcie uwagi. To jest wiejąca mapa. Ich tam pojadę kłosić od tyłu. O, ale mi się głodowa zrobiła, nie? Ja już zdechłem. No to może... Jak najszybciej atakujmy, nie wiem. Okej, 9. Się w bazę wbije zaraz. Mi się jeszcze nie zaczęła głodówa, ale... Okej, okay, dojechali mi kolejnego. Środkiem się ustawiają. Dobra, czy jesteśmy jakoś tak zebrani do kupy? No ty jesteś, widzę. Jak to u nas? No ja jestem z Pablo. Próbujemy coś... Piotrek wyszedł. Badasz się na środek chyba. Dobra, to idziemy ławą do środka, żeby Piotrek nie został wybity od razu. Ja jestem na boku, nic nie wyszedłem. No ja widzę cię. Idziesz z prawej strony, tak? Tutaj idziesz? Pronti! Riunitemi! Sto ascoltando! Riunitemi! E in marcia! Dobra. Ktoś to mówcie, czy bitwa będzie jakaś? Komandy? A, jesteś. Ale mi zdychają. Ale nie mam gdzie drugiego spadać. O, Piotrek idzie do ciebie z doby i ten, to ja idę do ciebie, Piotrek. Tylko, że ja nie mam za dużo, od razu mówię. Okej. A to jakaś kamera jeszcze wciąż, no? Ja tu jestem bardzo punktowany, jak zobaczę. Dobra. Dobra, jak coś to pinguj, nie? Nie pozwólmy im też za dużo odsłonić, to ten, wystawmy to wojsko tak i wycofajmy jak coś. Jak gdzieś będzie... A, u mnie też głodówka. Nie wiem jak to zrobić, bo oni też nie mają strzelających tam po lewej, więc... No praktycznie tylko ja mam strzelających. Nie dajmy się otoczyć, nadchodzą tutaj nad nami, Pawlo. Idą na lewo, więc tutaj atak będzie chyba... Aha, tutaj są chłopi biali. Tutaj może rozwalmy tych najpierw, co? Nie mam wizji z tej strony, z prawej. Nie wiem, czy czasem coś mnie zaskoczy. Macie jakąś jazdę, żeby podjechać ewentualnie? Od tej rejony? Tam już jest klepa. Tak, a... Ups. Walczą. Uwaga. Dam żołdaków tam. Tutaj już za późno, że jest dana. Tutaj powinniśmy się wbić, zanim ten czerwony dojdzie, bo to już jest... Piotrek, ruszaj się tam. A, atakują cię. No. No to jest... To ja sobie to nie dam rady, na razie. Nie. Atakujemy ich tu. Ej. Szybko. W tym miejscu? No tutaj. Dobra, no to ale tam będziemy odkrzeni, kurde, no parę tam już chodzi. Dobra, ja spróbuję zajść z prawej strony tych... Tu masz halabardy. To czekaj, wycofajcie się. No uważaj tu. Robię mu cię.
kurde, dwa fronty. Ciasno się tu zrobiło. Idą za mną. Pamiętam. Andiamo! Andiamo! Cholera. Może złapali to do łódki. Pronti! Andiamo! Tu mi ktoś musi chronić od góry. A dobra, Halu poszedł. Dobra, to mamy przegrane. Cholera. Gdzie moje strzelce? Le due truppe sono state attaccate. No, u mnie się godówka też zrobiła, nie wiem, nie zwróciłem uwagi. A dużo mam siana. Nie, to nie to. Pronti! Avanti! Łowiamy się! Wiesz, nie żyjecie? No... Tak jakby. Aha, właśnie, tam też jest porażka. No nie, no troszeczkę rozciągnięte te siły były mocno. Teraz wchodzi do mnie. No nie są już zgrani to. No. Si? Tornate insieme! Avanti marcia! Seguiamo ci! No niestety. Muoviamo ci! Kurde. Seguitemi! Avanti! No, chyba... Spodziewaliśmy się wszyscy, tak? Ja tam depresji nie mam. Chociaż słabo zagram. Znaczy ja nie mam depresji, tylko no nie wiedziałem na co się zdecydować. Najpierw szedłem na lewo, później zobaczyłem ten atak na Piotrka, stwierdziłem, że pomogę mu. Ale halabardnicy to nie... A halabardnicy to nie ciężko jazda niestety. I za wolno wszystko się przemieszcza. Teraz na Michała jest atak. Ten jest atak. No hej. A nawet nie patrzę na statystyki, bo to takie będzie, że zaraz to wyłączyłem. A bo nie ma młynarza. Młynarz zech z głodu u mnie i wiesz, nie ma chlebów i kurde reszta umiera. Teraz zobaczyłem co się dzieje. Weź tym jazdą. Do jutra jak coś. Dobra, no cześć. O, hej. A sobie zobaczę jak do końca meczek. Tak jak mówię, ciągle mnie ta gra zaskakuje, bo zmarł piekarz i nie było chlebów i reszta wiochy umiera. Nie zauważyłem, ja mówię, bo przecież dużo mamy siana. Wszystko ważne jest. Albo brzydka ta mapa, tak? Trudno było coś zobaczyć. Drzewa w środku, Jednak samymi żołdakami i halabardnikami jest jednak sporo ubytków. I tuoi servi sono stati attaccati. Comandi? Muoviamoci! Muoviamoci! Będzie, może z głodu umrą. Myślisz, że wytrzymamy to? Aż się poddali, tak? A, bo to jest... No tak, bo...
Nie, nie umierałem z głodu. Przynajmniej czerwona baza. Co, poddajemy się? Czy Piotrek to będzie walczył o wynik jakiś? No. Nie. Jeszcze nie przegraliśmy. Kurczę, źle zrobiliśmy. Było sobie, nie wiem, było na przykład skupić się na środku. No ja słabo, już słabo mi wyszło. No ten gut jeszcze, jakby nie ten gut, to jeszcze jako... Ja się dobrze rozbudowałem, gut mnie dopadł dopiero teraz. Więc nie było źle. O, piekarz umarł, kurde. Już teraz trzeba będzie patrzeć na takie coś. Jasne. To jest istotne. No, to jeszcze raz takie coś mi się zdarzyło. O, wjechali do nas. Dobra, widzę. U mnie będzie dosyć dużo odruchu, bo mnie wyjechałem, nie? Podejdź Piotrek, już stamten, bo ja idę do niego pojedynczymi. No. Jadę jazdy, no. Oj, skurwy jeszcze. Nie no, naprawdę trochę wychodzi tych żołnierzy w ten sposób, jak spojrzysz na bazę. To jest tego samego sporo. Co chwila wychodzą ci żołnierze. No, masą wchodzą, nie? Jeszcze się nie podali, jeszcze się nie podali. Jeszcze ma trochę. Jest nadzieja. Nie, za dużo mam toporów, jednak nie trzeba aż tyle. 60. Ja sobie tylko. No, dobrze ci wyszło. Tak. Dobrze ci w statystykach. Ja najsłabszy, no Japan też sobie zagrał. No tylko mówię, dałem się rozciągnąć tymi halabardami i tak w sumie. Piotrek jak zwykle najwięcej ludzi naczaskał. Chyba ci barbarzyńcy, kusznicy. No muszę sobie powtórki oglądać, bo ostatnio nie oglądałem. Co nie jest zły ten mecz, nie był taki zły. Nie, chociaż 1,74, a ja 1,6. Wychodzę. No, dwóch pokonałem tylko. Ojej, jaka mizeria. Ale w sumie sporo mizerii widzę tutaj. No kurde, ja trochę jestem niezadowolony, że tego głodu nie zauważyłem, bo jeszcze bym nazbierał żołnierza, tu wiesz. Zliczyłem na rozpęd z pancerzami, a tutaj wszystko stanęło jednak. No i wiesz co, nie pójdę już następnym razem w ten sposób, bo to jest jednak trochę bezsilna armia. Mnie zostawili na koniec i... No. O. Ja trochę... Ja właśnie wycofałem... Najwięcej z nas, tam nie wiem czy widzicie, 100 ubiłeś Piotreka, a my tutaj po 50. Ja o dziwo 57, nie wiem jak to... Moje... Wyszło mi sporo, bo żołdacy. No, nie wiem jak to się... Albo przez moją wieżę, moje wieże chyba dużo ubiły, czy co? Nie wiem jak to... Bo miałeś dużą armię, Paweł, ale 40 zabiłeś. Jakoś dziwnie to... No bo przecież miałem żołdaków wielu. A. Później wiesz. Idzie 10 też. Na koszników i wiesz, co się dzieje, nie? No, pozamiataj nas. Tamte kojence ewentualnie trochę słabiej. Alabardów było 1/3 z tego gdzieś. Alabardników. Ale mówię ci, bez strzelców to można sobie, wiesz...
Nic nie można. Musiałbym się trzymać was w zwartej tej, aby były walki na dwóch frontach. Więc tak sobie. Ale i tak jest lepiej niż ostatnio. No. Ale nie znacznie, znacznie. Kamrat grał w ogóle? Nie oglądał chyba, tak? Ekonomicznie. Czy to wcześniej było? A wcześniej. Ekonomicznie tam lepiej. Obczajcie wykres drużynowy. A już wyszedłem, kurde. O, okej. Okay. Jak w surowcach, ani lepiej. Lepiej? Ani lepiej w surowcach. Aha, o, może. A mi całkiem nieźle poszło w ekonomii. Jeśli chodzi o mieszkańców. A, czekaj, a budynki? A, tak sobie budynki. A nie, czekaj, nawet nieźle. A, zobaczymy w sumie. Replay. A, surowce oni lepiej, no. To było to. Surowce średnio mi wyszło, ale ogólnie jestem no, zadowolony z tej ekonomicznej rozbudowy. Co u ciebie się stało z tą siłą wojska? A, bo ty zapomniałeś gdzieś tam ustawić. Ja? Tam u mnie się dużo stało. Ja mówię, ja poszedłem najpierw na lewo z chłopakami, później zobaczyłem... Zaraz zobaczę jeszcze. ...do Piotrka odesłałem. Wiesz co, u mnie ja późno... Słabo mi wyszło pancerze, późno zrobiłem, a gdzieś w międzyczasie piekarz umarł i kurde się głodówka zrobiła. Gdzie ja chciałem gonić pancerze. Zaraz zobaczę tą ekonomię, bo nie popatrzyłem. No słabo mamy ekonomię, ale nie byłem najsłabszy jakoś, o dziwo. O, armia sowiecka. Nawet nie chcę się patrzeć już. W powtórce można zobaczyć. Tak. Miłe wojska mam drugi za zdobin od początku, czyli suma wybudowanych żołnierzy. No nie, ty już dobrze grasz właśnie, masz sposób. Mi się jeszcze zdarzałem jakieś dziwne wtopy czasami. Przeważnie nie, ale tak raz na trzy gry, czy co drugą. No raz na trzy gry powiedzmy zagram tak jakoś dziwnie słabo. Trzeba wielu rzeczy przypinować, żeby cała baza zagrała. Tak. Jak się jednej rzeczy zapomni, to jest no. Kaplica na całą bazę. A ja się trochę zagadałem jakoś, tak czasami się rozkojarzałem. To w pierwszej partii byłem skoncentrowany. Teraz już może zmęczenie, bo ja dzisiaj dużo rzeczy ogarniałem. I taki byłem... No, luźno sobie grałem. A trudną miałem pozycję. No, może wszyscy mieli trudną, nie wiem. Mi się... Kurde, ja to kamienia nie miałem prawie koło siebie. No, widzieli się właśnie, tam słyszałeś chyba, jak się gadali, to śmialiśmy się z tego kamienia tam. Tu właśnie po prawej stronie miałem jakieś strzępy. No. A mnie też. Dobudowałem na północy ze dwa kamieniołomy, żeby dociągnąć. Moja pozycja. Ja też późno kazałem temu. Od kuźni ten broni. Późno kazałem. Zbroi narobiłem, a broni nie miałem. A później. A pancerzy też nie miałem. No i kurde, ciężko było z tymi wojskami. Bo były zbroje i były drewniane bronie, a nie było pancerzy i żelaznych broni. Taki miks dziwny się zrobił. Ale gdyby nie głodówka, to bym to ogarnął. No kurde, z tym piekarzem to naprawdę taki peszek. Umarł ci z głodu, tak?